Witamy w RMF FM i na rmf24.pl. W naszym studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef Solidarności Janusz Śniadek. Dzień dobry, pozdrawiam radio słuchaczy Panie i pana. Panie pośle, Beata Szydło jest samodzielnym premierem? Dla mnie nie ma cienia wątpliwości, że jest samodzielnym, znakomitym premierem. Znakomicie sprawdza się jako lider dobrej drużyny. Przy okazji zmian w rządzie mówi tak, jestem pomazańcem Jarosława Kaczyńskiego i dodaje, że to prezes Kaczyński ją desygnował na to, żeby była kandydatem na premiera. Tak, to była reakcja na zapytanie, czy pomazańcem nie jest wicepremier Morawiecki, i odpowiedziała, że oboje są pomazańcami lidera partii, która desygnuje swoich przedstawicieli do rządu. W myśl konstytucji to prezydent desygnuje premiera. Tak, ustawowo oczywiście. Prezydent powierza tworzenie misję tworzenia rządu i później odbiera zaprzysiężenie. Natomiast jest to mimo wszystko skład rządu i osoby proponowane, to jest absolutnie kompetencja partii politycznej, która wygrywa wybory. Pytanie, czy kompetencja premiera? Bo Beata Szydło przyznała dzisiaj, że to, żeby Mateusz Morawiecki był wicepremierem w rządzie, wicepremierem odpowiedzialnym za sprawy gospodarcze, to była propozycja Jarosława Kaczyńskiego, a nie Beaty Szydło. Wie pan, roztrząsanie tego rodzaju szczegółów, myślę, jest bezprzedmiotowe, ponieważ mamy znakomity rząd, pan premier Morawiecki w tej chwili, dwie duże indywidualności, jakimi był wcześniej Paweł Szałamacha, który też znakomicie się sprawdził w tej roli. I dlatego odszedł. Nieprawdziwe okazały się wszystkie czarne przepowiednie o jakichś problemach budżet mamy w niezłej, powiedzmy to, kondycji. Natomiast jest problem ruszenia do przodu z planem Mateusza Morawieckiego. Pan mówi niepotrzebne roztrząsanie tego, o czym mówię, ale jednak to wszystko, co mówiła dzisiaj pani premier, mówiąc tak, że na przykład wdrożenie programu rozwoju, tego, o którym pan mówi, to jest zadanie, które otrzymała od Jarosława Kaczyńskiego, to brzmi trochę jak prezent dla opozycji, która od miesięcy mówi, że tak naprawdę tę realną władzę ma właśnie Jarosław Kaczyński. Wie pan, opozycja, myślę, że ludzie jesteśmy tak przyzwyczajeni myślenia pewnymi kalkami. Przyzwyczajeni przez 8 lat do jedynowładztwa Donalda Tuska, nie potrafią przyzwyczaić się do jedynowładztwa Jarosława Kaczyńskiego. Nie potrafię sobie wyobrazić, że gdzieś może mogą pewne rzeczy funkcjonować nieco inaczej. No, panie premier mówi, że to Jarosław Kaczyński Liderem oczywiście partii, znakomitym. Jest wielkim mężem stanu, ma głos decydujący w sprawach zasadniczych. Natomiast do wykonywania tej mozolnej, ciężkiej pracy, jakim jest uzdrawianie Polski, ma drużynę. I ta drużyna miała się zmienić. I kapitanem tej drużyny, która się nazywa Rada Ministrów, jest Beata Szydło. Zapowiadała kilka dni temu, że będzie rekonstrukcja rządu, że będą zmiany personalne, będą zmiany systemowe i wielu oczekiwało większej rekonstrukcji niż to, co zobaczyliśmy wczoraj. Okazało się po tym wszystkim, że tak naprawdę odwołała Pawła Szałamacha, który sam się podał do dymisji. Panie redaktorze, myślę, że tak długo, dopóki będzie władzę sprawował PiS, to opozycja będzie krzyczeć, że jest niezadowolona, że ciągle nie dojść. Po prostu celem opozycji jest odsunięcie PiSu od władzy. I tutaj nikt nie ma najmniejszej intencji zaspokajania oczekiwań opozycji, zaspokajajmy oczekiwania Polaków. To tym spójrzmy, co pani premier w piątek powiedziała. Mówiła, że w rządzie obok świetnych ministrów są też, tu cytat, tacy, którzy sobie nie radzą, którzy mają dosyć konserwatywne podejście do funkcjonowania resortów. Oznacza to, że w rządzie zostali ministrowie, którzy sobie nie radzą, bo nie zostali odwołani. Jeśli chodzi o słowa pani premier, to ja wolę coraz bardziej odwoływać się do podsumowania tych dokonań, które już zrobiliśmy, począwszy od obietnicy wyborczej 500+, sześciolatki, edukacja. W tej chwili przygotowujemy się do realizacji obniżenia wieku emerytalnego. To jest bardzo fundamentalny postulat, też kosztowny. Tutaj minister Paweł Szałamacha zapewniał, że to są środki przewidziane w budżecie, zresztą są. I z końcem przyszłego roku to obniżenie wieku emerytalnego również wejdzie w życie. Więc dla mnie to są rzeczy ważne, które mówi pani premier. Panie pośle, dlaczego głosował pan przeciwko sejmowym dalszym pracom nad obywatelskim projektem ustawy o złagodzeniu przepisów o aborcji?
Panie redaktorze, drodzy państwo, myślę, że w ogóle kwestia aborcji to jest niesłychanie doniosła i delikatna sprawa. Tu pełna zgoda. Wszyscy pewnie się pod tym podpiszą. W sumieniu każdego z nas. Pytanie tylko, dlaczego nie chciał pan dalszych prac nad tym projektem? Ja powiem w taki sposób. Ja do tych spraw podchodzę też bardzo zasadniczo. Dla mnie Zjazd Krajowy Solidarności, drugi Zjazd Krajowy Solidarności już w roku 90 podjął uchwałę wzywającą polski rząd do zakazu aborcji. Tutaj również nauczanie Jana Pawła II jest dla mnie absolutną świętością i wytyczną i kieruje się w życiu tymi zasadami. I zgodnie z moim sumieniem, nie kierując się żadnymi instrukcjami, głosowałem podczas tych głosowań, które były w zasadzie pozostawione sumieniu posłów. To pozwoli pan, że przypomnę to, co Prawo i Sprawiedliwość obiecało przed wyborami, zapisując to w programie wyborczym. Wyeliminujemy możliwość odrzucania obywatelskich projektów ustaw w pierwszym czytaniu. Dlaczego pan odrzucił obywatelski projekt ustawy w pierwszym czytaniu? Ponieważ uznałem, że tamten projekt jest pomyślany jako pewna prowokacja generująca konflikt, spór i uznałem, że w sytuacji, kiedy opozycji wyczerpuje się paliwo, jakim był wcześniej Trybunał, do kontynuowania, czy powiedzmy ataków do tej konfrontacji, chcę wejść na to tak niezwykle delikatne pole, jakim są kwestie aborcyjne. PiS w swoim programie pisał, panie pośle, że to w poprzedniej kadencji sejmowa większość PO-PSL zwykła skwapliwie skorzystać z odrzucania projektów obywatelskich, w czym, tu cytat, wyraża się jej brak szacunku dla demokracji. Pytanie, czy kiedy PiS odrzuca obywatelski projekt ustawy, także wyraża swój brak szacunku dla demokracji? Odpowiem w taki sposób. W poprzedniej kadencji odrzucono kilkanaście w sumie wniosków obywatelskich. Dla mnie fundamentalny był ten dotyczący wieku emerytalnego. Przeszło 2,5 miliona ludzi podpisów, zdaje się, że nawet więcej. Natomiast w tej sprawie uznałem, że w jaki sposób dyskusja czy debata będzie na ten temat się toczyć w osnowie też o inny projekt obywatelski. Natomiast ten projekt głosowałem z czystym sumieniem przeciw. Przy czym zaznaczam, że kierownictwo klubu, szef klubu Ryszard Terlecki zakomunikował, poinformował tylko salę, że część kierownictwa klubu będzie głosowała za dopuszczeniem tego do dalszych prac. Przedstawiciel klubu PiSu mówił nawet, że klub PiSu zagłosuje za dopuszczeniem tego projektu. Byłem na sali sejmowej, słuchałem tej wypowiedzi. Panie pośle, jako poseł z Trójmiasta, proszę panie pozwolić. Panie redaktorze, jest wolność sumienia w tych sprawach. Ale jest też program PiSu, który mówi to, co mówi. Dlatego o to pytam. Panie pośle, króciutko na koniec. Jako poseł z Trójmiasta, weźmie pan udział w jubileuszu Trybunału Konstytucyjnego w Gdańsku? Ten jubileusz jest kolejną, przepraszam, chucpą organizowaną przez pana Adamowicza. Dlaczego chucpą? Dobrze, nie wezmę udziału na pewno w tej imprezie. Ale dlaczego to jest chucpa? Tak, to jest interesujące. Dlaczego pan uważa, że to jest chucpa? Jeśli już 30-lecie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. O sytuację, wie pan, w tej chwili pan Rzepliński jest absolutnie politykiem, który stawia sobie i zachowuje się jak polityk, ma wypowiedzi całkowicie upolityczniające to gremium i myślę, że jest wielką szkodą dla polskich instytucji takie upolitycznienie i w zasadzie zdeprecjonowanie pozycji i roli Trybunału. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Sienek, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.